10 faktów o nacjonalizmie. Żeby była jasność, wiem, że są różne definicje, przez co można, mówiąc o czymś, przekroczyć granicę między nacjonalizmem a faszyzmem. Więc od razu mówię, będę mówić o ideologiach prawicowych ogólnie. A w tytule pojawiło się słowo nacjonalizm, gdyż jest po prostu krótsze. Czemu robię ten odcinek? Żeby z znać historię, żeby zapoznać was z historią, bo narodowcy nie byli zwartą grupą, tylko było wiele ugrupowań, które głosiło różne poglądy, obracając się wokół narodu jako wartości nadrzędne. I na przykład mam tutaj użytkownika, nacjonalista 1934, który non-stop wyzywa mnie od socjalistów i głosi hasła kapitalistyczne. Choć akurat 1934 rok to data powstania ONR-u, który w tamtym momencie był skrajnie antykapitalistyczny. Dopiero później to się zmieniło, ale to opowiem w następującym materiale. Także zapraszam. Nacjonalizm w Polsce narodził się w II Rzeczypospolitej. Teoretycznie można mówić o nacjonalizmie w I Rzeczypospolitej, ale był on otwarty na szeroką interpretację bycia Polakiem w myśl tożsamości polsko-litewskiej i nawiązań do szlachty. Jako pierwszy scharakteryzował polski nacjonalizm Roman Dmowski. W odpowiedzi na politykę zwalczania kultury i tożsamości polskiej prowadzoną przez zaborców pojawił się nowy nurt oparty w znaczącym stopniu na obrazie Polaka jako obywatela etnicznie polskiego wyznania rzymskiego. Katolickiego. W takim świetle nacjonalizm Polski nie włączył do narodu polskiego tych, którzy identyfikowali się z kulturą ukraińską, pruską, litewską czy żydowską. Za polityczny wyraz nacjonalizmu uważano ruch narodowy, czyli Liga Narodowa, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, Związek Młodzieży Polskiej Z, Narodowy Związek Robotniczy, Związek Ludowo-Narodowy, Obóz Wielkiej Polski i Stronnictwo Narodowe oraz jego odłamy, na przykład Obóz Narodowo-Radykalny. Nacjonalizm jako określenie romantmowski, a właściwie jego obóz narodowy, sam nie określał się jako nacjonalistyczny, wychodząc z założenia, że to określenie zawiera w sobie element doktrynalny i sprowadza obowiązek narodowy z punktu widzenia narzucania komuś tego, a nie obowiązku duchowego. Ideologia. Ideologia ruchu narodowego, czy też narodowej demokracji, bo tak nazywano stronę polityczną Romana Dmowskiego, miała bardzo konkretny schemat opracowany właśnie przez Romana Dmowskiego w pracy myśli nowoczesnego Polaka. Według Dmowskiego, najwyższym dobrem jest dobro narodu polskiego, rozumianego jako wspólnota etniczna niezależnie od podziałów zaborczych lub klasowych, co jest automatycznie opozycją do kapitalizmu, o czym opowiem zaraz. Dodatkowo Dmowski, inspirując się darwinizmem, sformułował, tezę o permanentnej walce o przetrwanie między narodami. Dodatkowo narodowcy byli przeciwnikami walki zbrojnej. Można powiedzieć, że socjaliści od Piłsudskiego byli militarystami, a nacjonaliści Dmowskiego byli intelektualistami. Realizm polityczny nakazywał narodowej demokracji zaprzestanie walki zbrojnej o niepodległość, wykorzystanie istniejących prawnych możliwości w państwach zaborczych do zbudowania sprawnej, powszechnej organizacji skupiającej Polaków. Z jednej strony narodowcy byli przeciwnikami socjalizmu, dzięki czemu zyskali sobie poparcie klasy średniej, z drugiej strony nawoływali do demokracji, więc zyskali poparcie klas niższych. Ciekawa jest kwestia gospodarki, ale o tym za chwilę. Od razu mówię: narodowcy nie byli ani socjalistami, ani kapitalistami. Jednym z elementów ideologii tendencji był antysemityzm, i o tym też za chwilę. Gospodarka, narodowcy byli wielkimi przeciwnikami Wielkiej Brytanii i Niemiec. Widzieli zaś przyjaciela w Związku Radzieckim. Roman Dymowski był postrzegany jako partner dla dyplomacji ze Związkiem Radzieckim. 31 grudnia 1925 roku doszło więc do dwugodzinnego spotkania ambasadora Związku Radzieckiego w Polsce Piotra Wojkowa z Romanem Dymowskim, którego Wojkow nazwał niekoronowanym liderem endencji. Według relacji Wojkowa spotkanie miało bardzo interesujący przebieg. A obaj rozmów. Dokładali wszelkich starań, aby znaleźć łączące ich tematy. Mimo to, narodowcy byli krytykami socjalizmu, ale byli też krytykami kapitalizmu jako narzędzia imperialistów. Stworzyli oni nowy pogląd gospodarczy, który nazywamy program gospodarczy narodowej demokracji. Miał on charakter narodowo-liberalny. Dążył do budowy polskiego narodowego kapitalizmu, bo też tak można nazwać ten pogląd, narodowy kapitalizm i bronił on własności prywatnej i wolnego rynku, ale dopuszczał interwencję państwa, czyli równowaga między kapitalizmem a socjalizmem. antysemityzm. To był jeden z poglądów nacjonalistów polskich, ale nie był on taki jak w Niemczech, że uważano Żydów za podludzi, czy coś takiego. Tmowski był mądrzejszy od Hitlera. Uważał Żydów za wroga wewnętrznego. Zagrożenie dla Polaków, element obcy, którego prawa należy ograniczyć i w miarę możliwości usunąć z Polski. Dlaczego? Zagrożenie dla Polaków, endecy, widzieli w dużym udziale Żydów w handlu, rzemiośle i w warstwach wykształconych. Jeśli narodowcy chcieli dążyć do promocji narodowych wartości, nie chcieli aby Żydzi robili konkurencję Polakom w gospodarce, czy też żeby Żydzi uczyli Polaków, chcieli oni zrobić miejsce w najwyższych sferach społecznych dla Polaków kosztem Żydów. Co ciekawe, celem ataków byli m.in. wykładowcy Uniwersyteccy Żydowskiego Pochodzenia oraz literaci dziennikarze, w tym Julian Tuwim i Bolesław Leśmian. Kościół. I wcale Dymowski nie był religijny, gdyż powiązanie z kościołem nie wynikało z wartości duchowych, ale politycznych. Ideologia narodowej demokracji tworzyła się pod wpływem pozytywizmu i początkowo miała charakter agnostyczny. Katolicyzm szanowano jako instytucję narodową, ale podporządkowywano interesowi narodowemu. Stopniowo postępowało jednak zbliżenie tendencji do katolicyzmu, czego zwieńczeniem była publikacja Roman Admowskiego Kościół, Naród i Państwo, w której stwierdził, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie w znacznej mierze stanowi jej istotę. ONR czyli obóz narodowo-radykalny, to takie ugrupowanie faszystowskie, które powstało w 1934 roku i trochę też o nich chciałbym Wam powiedzieć. Punkt pierwszy programu ONR-u stwierdził, że państwo polskie powinno objąć swym zasięgiem wszystkie ziemie zamieszkane przez Polaków. Oznaczało to w praktyce postulat odzyskania terenów zamieszkałych przez Polaków, a znajdujących się w granicach innych państw ludzi zasymilować, czy też spolszczyć, tak? Piłsudski myślał wtedy inaczej. Piłsudski chciał utworzyć inne państwa, jak na przykład Ukrainę i zawrzeć z nimi sojusz. Punkt drugi stwierdzał, że państwo powinno być organizacją zbrojną, a służba wojskowa powinna być obowiązkiem i najwyższy etap edukacji powinien być militarny. Czyli tutaj jest wcześniej wykluczony militaryzm. Tak zwaną kwestię żydowską regulował punkt trzeci. Deklaracja postuluje odebranie praw obywatelskim Żydom. Punkt od czwartego do ósmego dotyczy kwestii gospodarczych. Hoener twierdził, że kapitalizm jest ustrojem opartym na niesprawiedliwości i musi zostać obalony. I tutaj jest to, co mówiłem w kwestii użytkownika nacjonalista 1934, że jego nik w, w połączeniu z tym, co pisze, jest po prostu głupi. Dalej własność prywatna jest określona jako funkcja społeczna, a nie obowiązek społeczny i nie może być źródłem wyzysku i nadużyć, czyli wolny kapitalizm odpada tak? i tutaj wchodzi faszystowski ustrój gospodarczy, czyli władza ma pełną władzę nad gospodarką. Hitler, a mam na myśli powiązania ONR z Hitlerem. W ONR pojawił się spór tzw. młodych i starszych. Młodzi popierali Hitlera i jego politykę, byli zafascynowani antysemityzmem. Starsi byli przeciwni, twierdząc, że jest to zły system pod kątem socjalnym. Roman Dmowski uważał nazizm za niemiecką formę ruchu narodowego i omawiał sukcesy Hitlera z dużą sympatią. A mówimy o okresie, w którym jeszcze Hitler nie zaczął krytykować Polski. ONR rozwieszał nawet plakaty Hitler, Endek, II, bratanki. Rozłam. Wspomniałem o starszych i młodszych. Te dwa ugrupowania były narodowe, ale nie zgadzały się nie tylko w kwestii Hitlera. Młodzi i starzy mieli także odmienne stanowisko wobec mniejszości żydowskiej w II Rzeczypospolitej. Starzy nawoływali do asymilacji Żydów i ich polonizacji. Młodzi twierdzili, że należy ich usunąć ze społeczeństwa polskiego. Michał Choworka, jako lider ORNR w Poznaniu w maju 1934 roku, stwierdził, że należy pozbawić Żydów majątku i trzeba to zrobić dokładnie w taki sposób, w jaki komuniści w wywłaszczyli kapitalistów i że trzeba bez skrupułów odebrać wszystko Żydom, a następnie wyrzucić ich z kraju. Pojawiły się także tezy o konieczności aryjskiej solidarności w celu usunięcia z narodu tych, którzy są obcy rasowo. Polska Partia Nazistowska i o dziwo, wcale nie było to takie złe, jak brzmi. 22 czerwca 1933 roku została założona Partia Narodowych Socjalistów, czyli Polska Partia Nazistowska. Powstała jako grupa secesyjna z Narodowego Stronnictwa Pracy. Później przyłączyła się do niej grupa Bielskiego Stronnictwa Narodowo-Socjalistycznego oraz krakowscy działacze rozwiązanej po rozłamie Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej. Partia jako cel stawiała zwycięstwo pracy nad zachłannym kapitalizmem. W polityce wewnętrznej partia Narodowych Socjalistów domagała się niepodzielnej władzy w państwie dla polskiej klasy pracującej, co zapewnić miała reforma rolna, nacjonalizacja wielkiego przemysłu oraz demokracja parlamentarna. W stosunku do słowiańskich mniejszości narodowych postulowała o tolerancję, natomiast problem żydowski chciała rozwiązać poprzez emigrację Żydów. W polityce zagranicznej postulowała powstanie bloku państw słowiańskich, czyli taka słowiańska Unia Europejska. W skali światowej postulowała powołanie powszechnego Związku Narodowo-Socjalistycznych Republik, gdzie w harmonii miała się dokonywać współpraca kulturalna i gospodarcza z zachowaniem odrębności narodowo-politycznej. Podobnie jak niemieccy naziści, mieli oni swoją symbolikę oraz własne mundury. Symbolem oficjalnym partii były powiązane na tarczy biało-czerwonej miecz, sierp i młot. Grupa krakowska symbol ten odrzuciła jako nawiązujący do marksizmu i posługiwała się symbolem białego trójramiennej jarzenicy, która miała wskazywać na przynależność do świata aryjskiego. Powszechnie tradycji pogańskich przodków krzyż dodano, tak jak dodano krzyż w polskich herbach szlacheckich do przedchrześcijańskich symboli. Żeby było ciekawiej, to polski narodowy socjalizm był antyniemiecki i antyhitlerowski. Niektórzy działacze ponieśli już za okupacji śmierć z powodu swojej postawy patriotycznej przeciwko niemieckiemu agresorowi. I to jest dowód na to, że po pierwsze socjalizm i nacjonalizm mogą współgrać, a po drugie nieważne jakie kto ma poglądy. I nawet jeśli ma się poglądy w wielu kwestiach podobne do nazistów, to państwo polskie jest najważniejsze. I tym jakże mądrym akcentem kończymy ten odcinek.